Witam serdecznie na konferencji prasowej Twojego ruchu i ruchu reprezentowanego przez naszą część kobiecą, czyli Ruchu Kobiet. Dzisiaj chcieliśmy się ustosunkować do propozycji, którą mamy złożoną jako projekt ustawy, która jutro będzie w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży debatowana. Ustawy, która ma uruchomić procedurę przygotowania bezpłatnych podręczników. Podobno, ponieważ z treści ustawy i z uzasadnienia tego nie wynika. A oczywiście chcemy się odnieść to w kontekście wcześniejszych projektów rządu premiera Tuska, czyli e-podręcznika. Od 3 lat ten e-podręcznik jest przygotowywany i jak widzimy coś jest nie tak, skoro wracamy do starych układów, czyli papierowego podręcznika. W tym wypadku podobno ma być to podręcznik dla pierwszoklasistów. Mówimy o wszystkim jako podobno, ponieważ z dokumentów, które są w Sejmie, nie można tego wyczytać. Zleciłem jako przewodniczący komisji analizę Biura Analiz Sejmowych tego projektu. Analiza jest druzgocąca, jeżeli chodzi o stronę prawną, jest to po prostu na kolanie przygotowana propozycja, nie wiadomo jak ma być realizowana, za co, w jakim trybie, jakie pieniądze. Słyszeliśmy podobno, że pieniądze są z tak zwanego puli, którą ma minister na pomoc dla biednych rodzin. Wiemy, że niewykorzystywane są te pieniądze i one 600 tysięcy dzieci nie ma kompletu podręczników, bo nie docierają do nich te pieniądze. To chyba minister nie ma tych pieniędzy w sensie organizacyjnym, finansowym tak, tylko nie wiem dlaczego ma być prywatnie drożej, a państwowo taniej, skoro te pieniądze gdzieś krążą, a nie trafiają gdzie mają być. Druga sprawa to jest oczywiście czas przygotowania tego podręcznika i tutaj znów merytoryczna ocena Biura Analiz Sejmowych jest druzgocąca, ponieważ nie pozwoli to nauczycielom, którzy mają prawo do wyboru zarówno podręczników, jak i materiałów dydaktycznych, zapoznać się z tym podręcznikiem. Nawet jak wydrukujemy ten podręcznik, zaczniemy to drukować w czerwcu, lipcu, to i tak jest za późno, ponieważ nauczyciele do 15 czerwca muszą poprzez dyrektorów ogłosić, jakie podręczniki w przyszłym roku będą obowiązywać. A więc znów nie wypał, ale żeby pomóc mimo wszystko rządowi, ponieważ powiedzieliśmy, że bezpłatne podręczniki w takim wypadku oczywiście jesteśmy chętnie do tego, żeby poprzeć. Przygotowaliśmy okładkę, żeby już nie męczyła się grupa. Mamy autor premier Donald Tusk i zespół. Zintegrowany bezpłatny podręcznik do nauczania religii, języka ojczystego, rachunków i sztuk, uzupełniony ćwiczeniami do gimnastyki umysłu i ciała. Wydawnictwo Kancelaria Premiera Rady Ministrów Polska 2014. Także panie premierze, okładka jest przygotowana. Pytanie jest, jakie będą treści. Bardzo proszę, Armand Rifiński, poseł Twojego ruchu, w sprawie ewentualnie treści, jakie podejrzewamy, że mogą być. Obawiamy się, że pan premier i jego współpracownicy nie będą chyba najbardziej kompetentnymi osobami do zbudowania treści takiego podręcznika. Tym bardziej, że większość decyzji w tym zakresie niestety zapada w episkopacie pośrednio bądź bezpośrednio. W związku z tym przy tej całej nagonce, o której powie za chwilę też koleżanka, dotyczącej demonizowanego równouprawnienia kobiet i mężczyzn pod hasłem gender, mogą się wydarzyć dziwne rzeczy. Ale ja mam inną, myślę, istotną uwagę. Ja już w kwietniu 2012 roku alarmowałem panią Krystynę Szumilas, ministra edukacji narodowej, że proceder de facto wyrywania z portfeli rodziców kwot kilku miliardów złotych co roku we wrześniu ma nie tylko charakter korupcyjny, ale także bardzo szkodliwy społecznie, ponieważ w znaczący sposób ogranicza dostęp do edukacji i do posiadania podręczników wielu set tysięcy dzieci. Potwierdza to teraz raport Głównego Urzędu Statystycznego, że blisko 700 tysięcy dzieci nie ma podręczników, kilkaset tysięcy dzieci głoduje. Natomiast pan premier Donald Tusk i ówczesna minister, pani ministra Krystyna Szumilas, jak i obecna, nie widzi nic złego w tym, że bezprawnie wydajemy 1 350 000 000 złotych na katechezę. To są pensje dla księży i zakonnic głównie uczących religii w szkołach.
Kwota ta z roku na rok rośnie o kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt procent rocznie w zależności od regionu. Także nieustannie katecheci otrzymują podwyżki, te wynagrodzenia rosną, a poziom biedy w polskich szkołach jest ogromny. W związku z tym ponawiam apel do pana premiera Donalda Tuska, żeby zaczął przestrzegać polskiej konstytucji, żeby edukacja była faktycznie bezpłatna, a nie tylko pozornie bezpłatna i żeby podręczniki kosztowały w granicach kilkudziesięciu złotych. Bo proszę państwa, koszt wydrukowania podręcznika w niewielkim nakładzie z kolorową okładką, grafiką, to jest rząd wielkości kilku złotych. Mamy 4 600 tysięcy uczniów. Gdyby nawet komplet książek miał kosztować 50 zł, no to na ten cel potrzebnych jest zaledwie 200 milionów złotych. Za 200 milionów złotych wszystkie dzieci z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej szkoły podstawowej oraz dzieci w gimnazjach, w szkołach zawodowych, w technikach, w liceach miałyby za darmo książki. Zaledwie za 200 milionów złotych. Natomiast, czy za 200 kilka milionów. Natomiast 1 350 000 wydajemy na katechezę. Co zrobić z tym ponad miliardem złotych? Za te pieniądze każde dziecko również w szkole podstawowej, średniej, w gimnazjum mogłoby otrzymać zdrowy, odpowiednio zbilansowany posiłek, ciepły posiłek. Dlatego uważamy, że nie można dłużej tolerować rozpasania kleru, zachłanności kleru i takiego przyzwolenia polskich władz na ten proceder. Polskie dzieci są znacznie bardziej ważne dla Polski niż spasłe brzuchy księży. Proszę państwa, Kościół jest najbogatszą instytucją w Polsce. Kościół jest także największym beneficjentem środków unijnych. W związku z tym, jeżeli mamy gdzieś oszczędzać, to oszczędzajmy tam, gdzie te pieniądze są i które są bezprawnie wydawane, ponieważ szkoła świecka powinna nie finansować zajęć kształtujących jeden określony światopogląd wśród dzieci. Jeżeli będą rodzice zainteresowani finansowaniem tych zajęć jako zajęć dodatkowych, tak jak ma to miejsce z innymi zajęciami, no to powinni wtedy ten ciężar już wziąć na siebie, ale nie sądzę, żeby jakikolwiek odpowiedzialny rodzic dokonał takiego wyboru, że wolałby katechezę w szkole zamiast ciepłego posiłku i darmowych pomocy naukowych i podręczników. Panie premierze i panie biskupie Michalik, bardzo proszę chociaż raz wziąć pod uwagę los polskich dzieci i polskich rodzin i przestać finansować katechezę, a za te pieniądze zamiast mamić i okłamywać Polaków, rzucając hasłowo, że będzie ten podręcznik, bo jak tutaj kolega zaznaczył, nie ma możliwości fizycznie przygotować tego podręcznika na wrzesień tego roku, ponieważ żeby taki podręcznik mógł być we wrześniu w szkołach, no to musiałby być przygotowany znacznie wcześniej przed wakacjami. Musiałby być czas odpowiedni dla skonsultowania tego podręcznika z ekspertami. Na pewno episkopat także będzie się chciał szeroko wypowiadać w tej kwestii z księdzem oko na czele. W związku z tym pozostaje jeszcze czas na nauczenie się korzystania i przygotowania programu dla nauczycieli. Dlatego jest to obietnica pusta, mająca na celu tylko hasłowo zrobić taką propagandę, proszę, damy darmowe podręczniki. Dlaczego pan premier chce dyskryminować czwartoklasistów, piątoklasistów, szóstoklasistów? Dlaczego podręcznik mają dostać dzieci tylko z najmłodszych klas? Polskę stać na to, żeby wszystkie dzieci otrzymały podręczniki i wszystkie dzieci otrzymały ciepły posiłek w szkole. Panie premierze, dość tej obłudy i hipokryzji, dość tego cynizmu. Tu chodzi o polskie dzieci, o polskie szkoły i o polską przyszłość. Czy chce pan znowu, żebyśmy mieli kolejną falę emigracji i młodzi ludzie, którzy kończą szkoły, będą znowu wyjeżdżać, opuszczać ten kraj i tam rodzić dzieci na wyspach, w Niemczech zamiast w Polsce? Bardzo proszę, żeby
pan premier wziął to pod uwagę. Będę o to również apelował jutro w Sejmie. I nie ma dzieci równych i równiejszych. Każda uczennica i każdy uczeń, nie tylko z najmłodszej klasy, powinien dostać bezpłatny podręcznik i ciepły posiłek zamiast indoktrynacji religijnej w postaci katechezy. Jak pokazują ostatnie doniesienia, nierzadko też te zajęcia prowadzą osoby o skłonnościach pedofilskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo proszę naszą koleżankę Małgorzatę Prokop-Paczkowską. Proszę Państwa, ja chciałam zwrócić uwagę na chaos, który towarzyszy tej całej dyskusji o podręczniku dla pierwszoklasistów. Co innego mówił premier Tusk i minister Rostowska w sobotę. Rostkowska, co innego teraz ministra mówi w mediach. To po pierwsze. Pani ministra podała nam, że podręcznik zostanie utworzony, napisany w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Podaje nazwę instytucji, a my chcielibyśmy wiedzieć, kto za treści w tym podręczniku będzie odpowiedzialny z imienia i nazwiska. Bo może potem się okazać, że był to jakiś świecki zakonnik albo przedstawiciel Opus Dei. Dla nas kobiet najważniejszą kwestią jest, aby w tym podręczniku znalazły się treści dotyczące równości. Zarówno polskie dziewczynki, jak i chłopcy mają prawo do równościowego wychowania, aby w przyszłości mogli wybierać zawody i drogę kształcenia taka, jaka im odpowiada. Aby od początku i zarówno w czytankach i w obrazkach, które się w tym podręczniku pojawią, było jasno powiedziane, że dziewczynki mogą być kosmonautkami, tak jak i chłopcy, a chłopcy mogą być pielęgniarzami, tak jak dziewczynki pielęgniarkami. I w tym momencie, kiedy mamy ogromną nagonkę środowisk prawicowych, związanych z Kościołem katolickim na wychowanie równościowe. Przecież już niektóre samorządy nawet podejmują stanowiska przeciw wychowaniu równościowemu. To państwo musi być gwarantem tego wychowania równościowego. Chcę Państwu zacytować opinię bardzo znanej psycholożki społecznej, pani Aleksandry, dr Aleksandry Piotrowskiej, która mówi tak. Uważam, że genderowe lekcje, czyli te, które zawierają treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn, powinny być obowiązkowe w każdej szkole, na każdym etapie edukacji. To właśnie państwo musi zadbać o wydanie nowych podręczników w oparciu o gender. Dziękuję bardzo koleżance. Proszę Państwa, ja się nie dziwię, że poprzednie pani minister Hall i pani minister Szumilas nie chciała się podjąć tej karkołomnej, nie chciały się podjąć tej karkołomnej procedurze, ponieważ one były z wykształcenia matematykami i policzyły. I po prostu im wyszło, że no nie da się zdążyć w 3 miesiące zrobić to, co robią wydawnictwa profesjonalne w 1,5 roku. 1,5 roku to jest 12 plus 6, czyli 18. Znaczna różnica między 3 a 18. Ośrodek Rozwoju Edukacji dostał takie już informacje, ale przepraszam, dostał nawet zlecenie, żeby przygotowywał ten podręcznik. Tylko pytanie, na bazie jakiego prawa? Projekt ustawy dopiero jutro o 17:30 zaczniemy procedować. Nie wiadomo, czym to się skończy. Więc to już jest kolejna jakby kwestia, jak tu rządzimy, czy zgodnie z prawem, czy zgodnie z populistycznymi, potrzebnymi dla danej ekipy rządzącej działaniami. No i oczywiście kwestia nauczycieli. Nauczyciele zgodnie z zapisem Karty Nauczyciela i Ustawy Oświatowej mają prawo, nie obowiązek, tylko prawo do wybrania podręcznika, materiałów dydaktycznych, zestawu ćwiczeń, na których będą i którymi będą pracować z uczniami. To oni o tym decydują. Jak oni będą mogli te podręczniki wybrać, sprawdzić? Mało tego, czy będą do tego podręcznika przygotowane ćwiczenia. Wiemy, że w szkole, szczególnie właśnie w nauczaniu 1-3, ogromna wartość tego nauczania to jest sprawności, umiejętności, które się ćwiczy poprzez różnego typu zajęcia, ćwiczenia i tak dalej, do którego są duża ilość metodycznych materiałów i różnego typu innych przyborów. Sam podręcznik nic nie załatwia. To jest po prostu populistyczne mówienie, że będziemy mieli za darmo jeden podręcznik. Mówimy,
niech za darmo każdy dostanie elektroniczne urządzenie, niech we wszystkich szkołach będzie szerokopasmowy internet, bo ostatnio znów szkoły mówią, że mamy internet, tylko że jak się zaloguje 20 uczniów, to już ten internet nie działa, bo nie jest szerokopasmowy i niech uczniowie mają ciepłe posiłki, niech te 600 tysięcy dzieci w Polsce nie głoduje, tylko może w szkole zjeść ciepły posiłek. Pieniądze są, miliard ponad wydawane na lekcje, na katechezę. Możemy to, co roku ten miliard jest wydawany. Skierujmy to na prawdziwą edukację. Proszę Państwa, na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy katecheza jest finansowana, tak jak kolega wspomniał, urosła kwota kilkudziesięciu miliardów złotych. Gdyby te pieniądze były przeznaczone od samego początku na edukację, na pomoce naukowe, polska szkoła byłaby, nie wiem czy najnowocześniejsza na świecie, ale na pewno najnowocześniejsza w Europie. Towarzyszyłyby uczniom na co dzień obiecywane tablety, laptopy, nowoczesne pomoce naukowe, stypendia. Polskie dzieci nie musiałyby nosić ciężkich kilkukilogramowych, czasem 8-10-kilogramowych tornistrów. Miałyby szafki, miałyby sale gimnastyczne, w szkołach by była ciepła woda. A nie tak jak jest dziś, w kilkuset, w prawie 800 szkołach nie ma ciepłej wody, nie ma sali gimnastycznej. Nie byłoby problemu z papierem toaletowym w szkołach, z chusteczkami higienicznymi, z kredą, z tablicami magnetycznymi, z dentystą, tak, ze stomatologiem, z higienistką, z pielęgniarką. To są polskie problemy polskich szkół i nie możemy pozwolić, żeby państwo polskie i Episkopat Polski, zachłanny kler, okradali polskie dzieci i polskie rodziny z marzeń o nowoczesnej Polsce, o nowoczesnym wykształceniu, o gruntownym wykształceniu, które zapewni godziwe życie później tym młodym ludziom w Polsce. W związku z tym naprawdę bardzo Państwa też prosimy o to, żeby ten nacisk jednak media położyły, ponieważ mamy po raz kolejny puste, fasadowe obietnice, jak obnażył to kolega i koleżanka, bez zupełnie pokrycia, nie mające na celu faktycznej poprawy losu polskich dzieci. I ostatnie zdanie z zupełnie innego zagadnienia. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Pan premier Donald Tusk zaapelował do ministra Rółkowicza o szybkie skrócenie kolejek, szczególnie w onkologii. A także sam pan premier Donald Tusk stwierdził, że będą zniesione limity na leczenie nowotworów w Polsce. Pan doktor z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, pan Pawłowski, już to zrobił, już zniósł te limity i proszę państwa, w ciągu 7 dni rozładował kolejki do chemioterapii. Także wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pana premiera Donalda Tuska. Ja bym chciał dzisiaj w tym dniu życzyć wszystkim chorym oczywiście jak najszybszego powrotu do zdrowia, zlikwidowania tych kolejek i w związku z tym apel do i pana ministra Rółkowicza, i pana premiera, ale także przede wszystkim dyrektorów klinik i szpitali, żeby też idąc za słowami pana premiera Donalda Tuska znieśli już dzisiaj te limity, bo pan premier Donald Tusk na wiosnę z panem Bartoszem Arłukowiczem przedstawią program wychodzenia z tych kolejek. Będą na pewno potrzebowali opinii ekspertów, praktyków. W związku z tym nie wprowadzając dzisiaj czy w najbliższym czasie tego zniesienia limitów, będzie trudno opierać się na prawdziwych danych, będą to tylko jakieś symulacje. Jeżeli dzisiaj zniesiemy te limity, to akurat do wiosny będzie bardzo dobry temat do przemyśleń do pana ministra Rółkowicza i myślę, gotowa recepta na to, jak w ciągu 7 dni zlikwidować kolejki do chemioterapii.